Cześć, siemanko, guten morgen. Z tej strony Warą Kalarzyna. Dzisiaj trochę w innej scenerii, bo jak widzicie, nie jest na dworu. Tutaj jest nasza gwiazda dzisiejszego odcinka. Mianowicie Fudzik. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, ile kosztowało mnie złożenie Fudzika samemu. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, ile kosztuje złożenie takiej szosy i czy opłaca się zrobić projekt samemu, czy kupić gotowy rower już w sklepie. Trochę obiekt nam przeszkadza. Posłużę się starożytnym iPhone'em. Karteczka, gdzie mam wymienione wszystkie części, ile co kosztowało, i po prostu Wam to teraz omówię. Na początek powiem Wam, dlaczego zdecydowałem się na złożenie samemu Fudzika. Jest to moja czwarta szosa. Pierwsze trzy były kupowane w całości w sklepie. Ten został zbudowany też trochę przez moją głupotę, bo ci, co śledzą mnie na Facebooku, zapraszam na fanpage, to pamiętają, że rozwaliłem Focusa przez swoją głupotę, bo przykręciłem przednią przerzutkę za mocno i rama strzeliła. Tymi doświadczeniami z wszystkich szos, jakie mam, jakie miałem, bo jeszcze wszystkie posiadam, już był to zakup przemyślany. Każdy komponent jest już przemyślany, nie taki, że po prostu mi się tak podoba, tylko złożony pode mnie. To co? Lecimy z koksem. Ściągawka. Na początek rama karbonowa, widelec też jest full carbon. Rama kosztowała jak na karbon jedyne 2990 zł. Jest to model z 2015 rocznika, stąd też cena, myślę, że niska jak na ramę karbonową. Lecimy dalej. Koła aluminiowe, szczękowe, koła aluminiowe DT Swiss RR511 na piastach DT Swissa 350 i one kosztowały mnie mniej więcej z przesyłką 1625 zł. Kolejna rzecz, dętki, których nie widać. Mamy je pod spodem. Zwykłe dętki, tu mam założone Continentala, kosztowały mnie dwie sztuki 38 zł. Następnie mamy oponki. Nie będzie widać, ale zobaczycie zaraz. Są to oponki Continentala GP 4 sezony. Dwie sztuki kosztowały mnie 340 zł. Chciałbym też zaznaczyć, że dużo komponentów kupowałem tutaj, gdzie pracuję, czyli w Niemczech. Przeliczyłem to po kursie 4,20. Tak na marginesie. Lecimy dalej. Kaseta Ultegrin kosztowała mnie 250 zł. Dalej. Zaciski
kosztowały mniej więcej 60 zł. Hamulce. Ultegrasy. Ultegry, bardzo dobre dual pivoty. Kosztowały mnie komplet 546 zł. Łożyska supportu, no tego wam nie pokażę. Kosztowały mnie 110 zł. Sztyca. Sztyca z offsetem 0. Kosztowała mnie, no trochę dużo, 140 zł. Kupowana była tutaj w Niemczech, może dlatego taka cena. Siodełko Medicusa. No tutaj jest pozytywne zaskoczenie, bo kosztowało jedyne 60 zł, a jest perfekcyjne pod mój wymiar. Mostek. Mostek kosztował mnie 60 zł. Kierownica. Kierownica jest trochę nietypowa, bo 38 cm. I to już jest doświadczenie pode mnie. Strasznie bolały mnie łokcie, a we wcześniejszych rowerach miałem kierownicę 44 cm i kierownicę 42. Nawet na 42 odczuwałem ból łokci, bo byłem po prostu za bardzo wyprostowany. Ta 38 jest dla mnie naprawdę dobra. Myślę, że 40 też by była ok, ale może kiedyś się przekonam. Lecimy dalej. Owijka. Owijka ma przejechane już, żeby was nie skłamać, myślę, że dobre 7000 km. Kosztowało mnie 120 zł i po prostu jak dla mnie wymiata. Łańcuch. Łańcuch kosztował 160 zł. Lecimy dalej. Korba. Korba Ultegry kosztowała mnie, no myślę, że chyba niedużo, bo 800 zł. Kółeczka do przerzutki tylnej kosztowały mnie kółeczka do tylnej przerzutki osobne na łożyskach maszynowych, nie na tych takich dziwnych, śmiesznych blaszkach, kosztowały mnie 80 zł. Jak już jesteśmy z tyłu, przerzutka 105 kosztowała mnie 240 zł. Przerzutka tył była już. Przerzutka przód kosztowała mnie 180, też 105. Lecimy dalej. Klamko manetki. 105 kosztowały mnie 1000 zł. No i coś, czego nie widzicie, bo jest z drugiej strony. Może zobaczycie, może zobaczycie. Pomiar mocy. Pomiar mocy, jak się nazywa ta firma, polska oczywiście. Impact 1600 zł. Tutaj mamy coś, bez czego byśmy nie pojechali. SPD SL z Shimano kosztowało nas 250 zł. No, doliczyłem koszyki. Jakieś tam zwykłe koszyki, to jakie są Matrixy. Kosztowały 40 zł. No i teraz tak. Powiedziałem wam cenę każdego produktu. Powiedziałem wam cenę każdego komponentu, jaki tu się znajduje. W sumie wyszło 10 859 zł. Pozwoliłem sobie dodać osobno tak jakby koszty, w sumie dodatkowe, ale dla mnie to są niezbędne, a mianowicie lampka tył 40 zł, lampka przód. Od razu, jeśli chodzi o lampeczkę, zapraszam na mój film, w którym recenzuję tą lampkę. Kosztowała Bontragera mnie 500 zł. Mocowanie do licznika, bo nie chciałem, żeby przy kierownicy 38 cm, żeby mi zabierało miejsce, więc jest wysięgnik z Garmina za 120 zł. Licznik Garmina 130+.
EdGage. Oddzielnie musiałem kupić pulsometr 240 zł i czujnik tam z tyłu się znajduje. Prędkości, koszty, jak dla mnie, nie dla każdego muszą to być podstawowe gadżety czy podstawowe wyposażenie roweru, no dla mnie to jest, kosztowały mnie 1796 zł. Czyli w sumie cały fudzik ze sprzętem kosztował mnie 12 655 zł. Myślę, że niektórych zainteresuje, jaka jest waga w tej chwili. Zobaczmy go. No to dobra. Zerowanko. Jest. Mamy 8 kilo i 8 kilo 450. Nie wiem, czy będzie widać. Czyli za 12. No nie za 12. Za 11 tysięcy odjąć licznik, powiedzmy, mamy rower o wadze 8 kg 350, odliczając masę mocowania i licznika. No i oczywiście można zejść dużo, dużo jeszcze z kół, ale mi te odpowiadają. Jestem mile zaskoczony, jeśli chodzi o jazdy 350, ale to jeszcze przyjdzie czas na to, żeby zrecenzować to. Pewnie zastanawiacie się, czy przepłaciłem, czy nie. Nie wiem, ale następny rower też będę chciał złożyć. Będzie on już zapewne na tarczach. No cóż, jeśli podobało Wam się, zapraszam Was na Instagrama, na fanpage'a. Nie zapominajcie o tym, żeby dołączyć do grupy szosowców na Strawie, gdzie jest nasz klub Szosą po Szosie. Jest już nas tam trochę. Fajnie by było, jeśli będzie nas więcej. To co? Zapraszam Was do oglądania, śledzenia kanału, na inne filmiki. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się. Hej. Ej, podobało Ci się? Myślę, że tak. Widzimy się w kolejnym filmiku. Elo.